Cześć, witam Was na kanale MGSMPR, a dzisiaj trochę wyjątkowo. Wyjątkowo, bo tak się złożyło, że mam dzisiaj urodziny i po raz pierwszy spędzam je w ten sposób. Spędzam je na premierze smartfonów. Jesteśmy w Londynie, gdzie swą europejską premierę ma seria Oppo Reno 2. A dzięki uprzejmości producenta, z głównym modelem tej serii, czyli po prostu z Reno 2, miałem okazję zapoznać się kilka dni przed premierą i dzięki temu mogę Wam dzisiaj już trochę o tym telefonie opowiedzieć. Zapraszam zatem na Reno 2 pierwsze wrażenia. I jakie te wrażenia są? Po tych pierwszych paru dniach spędzonych z tym telefonem w dłoni mogę powiedzieć, że raczej przeważają te pozytywne. Miło widzieć, że Oppo kontynuuje ich charakterystyczną stylizację serii Reno. Mamy zatem wysuwaną płetwę Retina z przednim aparatem. Mamy charakterystyczny tył z pionowo biegnącą linią, w którą są wkomponowane obiektywy aparatu fotograficznego. I to, co niezmiennie mi się w tych telefonach podoba, to, że aparat ma niewystające obiektywy. One są idealnie zlicowane z linią obudowy. Jedyne, co wystaje, to taki punkt specjalny, żeby chronił on obiektywy przed zarysowaniem, kiedy odkładamy telefon na płaską, być może szorstką powierzchnię. Wtedy na tym punkcie się obudowa opiera, a obiektywy pozostają nienaruszone, niezagrożone niczym. No jak ten telefon wygląda, no to widzicie. Przyznacie, że jest to urządzenie bardzo ładne, ale powiem Wam, że tym razem chyba się przełamię i zacznę używać firmowego pokrowca, który jest dołączony do zestawu, bo pokrowiec wygląda naprawdę szałowo. Może tutaj w kamerze nie wygląda jakoś tam specjalnie zabójczo, ale wiecie, jest bardzo fajny w dotyku. Pokryto go czymś, co przypomina w dotyku skórę. Może nawet to jest skóra naturalna. Nie chcę tego skubywać, więc nie powiem Wam, czy na pewno jest to prawdziwa skóra, ale w każdym razie pokrowiec wygląda naprawdę bardzo porządnie. Chroni tył telefonu. Nie przeszkadza w jego obsłudze oczywiście. Wszystkie przyciski, wszystkie najważniejsze rzeczy są na wierzchu. No podoba mi się. Rzadko się zdarza, żeby pokrowiec dodawany do telefonu był tak fajny. Kolejną rzeczą, która w Reno 2, zresztą podobnie jak w pierwszej serii Reno, bardzo mi się podobała, jest wyświetlacz. Wyświetlacz z równą, symetryczną i dosyć wąską ramką, bez żadnych wcięć, bez notcha, bez dziurek, bez cudowania, a to dzięki temu, że zastosowano przedni aparat w wysuwanym mechanizmie, w takiej fajnej, bardzo również charakterystycznej, można nawet powiedzieć już ikonicznej dla serii Reno, w formie płetwy Retina, czy tam drzwi do Lambo. Nazwywajcie to jak chcecie, ale w każdym razie fajnie to wygląda i fajnie pracuje. Mechanizm wygląda bardzo efektownie, całkiem szybko działa. No i producent oczywiście jak zwykle zapowiada, że jest trwały. No i faktycznie, wiecie, jak testowałem poprzednie modele Oppo, no to ten mechanizm wytrzymywał, było wszystko ok. Jedyne, co narzekałem, to, że tu się trochę kurz zbiera i co jakiś czas trzeba przeczyć. Jak widzicie, przedni aparat ma diodkę doświetlającą i w sumie bardzo fajnie. Natomiast z takich ciekawostek, poprzedni Reno diodę tylnego aparatu miał również w tej wysuwanej płetwie, a tym razem dioda, jak widzicie, jest już przeniesiona na tył. I może słusznie, bo oszczędzamy akumulator, który już nie musi napędzać tego mechanizmu, kiedy robimy zdjęcia z fleszem, z diodą tylną. No jak widzicie, mechanizm raczej działa tak, jak powinien. Kiedy próbujemy coś siłowo z nim zrobić, to się chowa. Kiedy telefon spada, to również jest to wykrywane i również mechanizm się chowa. No, a jedyny minus, jaki w tym mechanizmie widzę, poza tym, że może być uszkodzony poprzez wniknięcie tam jakiegoś ziarenka piachu czy czegoś, to, że musimy trochę dłużej poczekać na odblokowywanie, no bo tutaj jednak czekamy, żeby obiektyw się wysunął i schował i jak widzicie działa to mniej więcej w takim czasie. O, jeszcze raz Wam pokażę. Pyk. No niestety, to jest taka typowa przypadłość tych modeli schowanym przed nim aparatem. Aparat musi się wysunąć i dopiero wtedy nas poznaje, ale jeżeli już się wysunie, to rozpoznawanie twarzy działa naprawdę dobrze i co ciekawe, w tym modelu również jestem zadowolony z czytnika linii papilarnych ukrytego w ekranie. Czytnik zamontowano pod powierzchnią wyświetlacza i jak widzicie działa
przyzwoicie. Nadal wydaje mi się, że te ekranowe czytniki trochę ustępują prędkością działania tym tradycyjnym płytkowym, ale podoba mi się ten, który jest w Renault 2, bo działa przede wszystkim dosyć niezawodnie. I myślę, że 9 na 10 prób, przynajmniej tak wychodzi z moich takich powiedzmy pobieżnych testów, jest udanych, czyli skuteczność odblokowywania zupełnie dobra. A to, co niezmiennie doceniam w przypadku czytników umieszczanych z przodu, to to, że wygodnie odblokowywać w samochodzie, kiedy telefon jest w uchwycie na szybie. Sięganie do tyłu nie jest już takie wygodne, rozpoznawanie twarzy no też niekoniecznie, bo jeżeli mamy telefon gdzieś tam na środku szyby, to też nie zawsze to chce zadziałać, a czytnik, no to czytnik przekładamy palucha i buch, odblokowane. A sam ekran również jest bardzo, bardzo przyzwoity i również myślę, że mogę go wstępnie, oczywiście podkreślam, ocenić pozytywnie. Jasność wyświetlacza zapewnia komfortowe korzystanie z telefonów w słoneczne dni. Ostatnio pogoda nam nie dopisywała, więc tutaj tak trochę ostrożnie mi się wypowiedziała, ale było odrobinę słońca i z ekranu korzystało mi się komfortowo. Jeżeli chodzi o powiedzmy noc, o ciemniejsze strony naszego życia, dobra, trochę zabawnie, to mamy tutaj tryb nocny, czyli ciemny tryb interfejsu. Mamy oczywiście ochronę wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. To może działać, moi drodzy, automatycznie. I mamy możliwość dostosowania balansu kolorów do naszych upodobań. Mamy albo tryb P3, albo sRGB. Ja akurat preferuję ten tryb żywy, ale to co kto lubi, w każdym razie wiedzcie, że możecie sobie ekran dostosować. Jeśli chodzi o jakość obrazu, absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam. Kolory są dobre, poziom czerni również dobry. Wyświetlacz ma taką trochę nietypową rozdzielczość, bo to jest Full HD, ale 1080x2400 pikseli, a to wynika z jego proporcji 20:9. No ale technicznie to jest po prostu Full HD Plus i tego się trzymajmy. Obraz jest ostry, obraz jest wyraźny i to powinno w sumie wystarczyć. A dla porządku jeszcze wspomnę, że jest też Always On Display, za to nie zauważyłem jakoś dziwnie diody powiadomień. Już od początku użytkowania tego telefonu akumulator wzbudza także we mnie pozytywne odczucia. Ma pojemność 4000 mAh i szybkie ładowanie 20-watowe, naturalnie odpowiedni zasilacz jest w komplecie. Pełne naładowanie zajmuje nieco ponad 80 minut, ale już powiedzmy prawie połowę naładowania mamy po półgodzinnym ładowaniu. Jeżeli chodzi o czas działania tego telefonu, to jest taki typowy smartfon dwudniowy, czyli to jest telefon, którego nie trzeba ładować każdego wieczora. 2 dni przy normalnym, zbalansowanym użytkowaniu podziała, ale ja uparłem się i zrobiłem któregoś dnia taką próbę. Włączyłem zapętlony film i patrzyłem, kiedy telefon padnie. No ja padłem szybciej niż telefon, bo przyznaję. Przysnąłem, ale gdzieś tak koło 20-21 godziny próby jeszcze coś tam świeciło. Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, to jest ono kompletne. Nie zabrakło tu niczego, jest nawet NFC, no i jest też, moi drodzy, mini jack. Także nie zapomnieli. Niestety jest też tylko pojedynczy głośnik, nazwijmy to zewnętrzny, ale brzmi całkiem, całkiem dobrze. Telefon bez problemu sprawdzi się w trybie głośno mówiącym. Jeżeli chodzi o muzykę w grach czy filmach, no też jest całkiem ok. Trzeba tylko uważać, żeby głośnika paluchem nie zasłonić. Jeśli zaś chodzi o głośnik słuchawkowy, no to on jest w tej wyjeżdżającej płetwie i przemawia do nas przez szczelinę w obudowie, ale powiem szczerze, jakiegoś dramatu, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to nie powoduje. Dźwięk jest zupełnie dobry, wyraźnie słyszymy naszego rozmówcę, rozmówca słyszy nas. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do jakości połączeń tego telefonu. No i naturalnie co do działania wszystkich modułów bezprzewodowych również zastrzeżeń nie mam. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, tak jak po prostu powinno być. Jeżeli chodzi o wydajność, to też zastrzeżeń mieć tutaj nie można. Mamy Snapdragona 730G i 8 GB RAM-u i to faktycznie działa tak jak powinno. Telefon działa płynnie i da się pograć nawet w te bardziej wymagające tytuły. Pod tym względem nie mam żadnych zastrzeżeń. Obudowa się nie nagrzewa zanadto. Wiadomo, zrobi się cieplejsza, kiedy na przykład gramy albo kiedy damy jakieś tam poważniejsze zadania smartfonowi. Ale wszystko jak na razie jest w normie, wszystko działa ok. Wantutu tak wykręca między 200 a 220 punktów. Także jest zupełnie, zupełnie przyzwoicie. Jeżeli chodzi o miejsce na pliki, tego również nie powinno Wam zabraknąć, bo jest 256 GB pamięci wewnętrznej, czyli całkiem, całkiem zacnie, całkiem sporo. I jeszcze jest możliwość skorzystania z karty microSD. Co prawda niestety tylko w hybrydowym gnieździe, czyli albo dual SIM, albo rozbudowa pamięci. No ale nadal to i tak jest lepiej niż w niektórych smartfonach, gdzie o miejscu na kartę zapomniano.
Niedawno taki testowałem. I tak naprawdę, jeżeli nie jesteście jakimś mocno hardkorowym graczem, to wydajność tego smartfonu powinna w zasadzie zaspokoić wszystkie wasze oczekiwania, a dla tych mniej wymagających to jest aż nadto. Interfejs ColorOS, który tutaj mamy, mnie osobiście się podoba. Nie wiem, czy przypadnie do gustu wszystkim, no bo jest taki, no taki jest trochę kolorowy, jak sama nazwa wskazuje, ale jest to sympatyczny interfejs. Ja lubię z niego korzystać. Możemy wybierać między formą płaską a formą zasobnikową. Możemy mieć klasyczne przyciski systemowe na dole, ze zmiennym układem oczywiście, albo możemy mieć gesty. Ja sobie na przykład zrobiłem na gesty, bo fajniej wtedy ekran wygląda. W interfejsie znalazł się specjalny tryb dla graczy. Znalazła się również aplikacja do konserwacji systemu. Mamy także możliwość korzystania z takiego dodatkowego ułatwiacza w postaci panelu bocznego. Taki możemy sobie z boku wysunąć panelik ze skrótami. Mamy również dodatkowy panel widżetów dostępny po odsunięciu ekranu w prawo. A do tego mamy jeszcze na przykład możliwość uruchamiania szybkiego aplikacji poprzez kreślenie gestów na zablokowanym ekranie, na przykład O, żeby otworzyć, nie wiem, przeglądarkę, a C, żeby otworzyć aparat. Możemy sobie to skonfigurować i to jest bardzo fajne. Naturalnie jest też wybudzanie dwuklikiem, jest też wybudzanie przez uniesienie. Wszystkie te inteligentne gesty, odbieranie rozmów poprzez podniesienie telefonu do ucha, wyciszanie dzwonka poprzez obrócenie go ekranem w dół. Wszystko tutaj jest. Wydaje mi się, że niczego w tym interfejsie nie zabrakło. Mamy nawet możliwość nagrywania ekranu, mamy tryb dziecięcy, jest specjalny inteligentny tryb do samochodu. No i oczywiście takie typowe rzeczy jak możliwość zmniejszenia interfejsu do obsługi jedną ręką, czy pracy na podzielonym ekranie również tutaj znajdziemy. Także jeżeli chodzi o moją ocenę interfejsu, to jest również pozytywna. Kurczę, wychodzi mi z tego laurka, ale wiecie co, naprawdę ten telefon budzi we mnie, póki co, naprawdę pozytywne odczucia. Czas teraz na parę słów na temat fotografii. No niestety nie ma tutaj peryskopowego zoomu, jest zwykły teleobiektyw dający dwukrotne zbliżenie bezstratne i pięciokrotne hybrydowe. Współpracuje on z matrycą 13 megapikseli, a jego przysłona to 2,4. Główny aparat ma 48 megapikseli i przysłonę 1,7 i optyczną stabilizację. Następny aparat, 8-megapikselowy, dysponuje obiektywem szerokokątnym o przysłonie 2,2. No a czwarty aparat to monochromatyczna jednostka 2-megapikselowa. To matryca wspomagająca chociażby rozmywanie tła. Natomiast jeżeli chodzi o wideofilmowanie, to możemy nagrywać w 4K, ale jeżeli chcemy w 60 klatkach, to musimy zejść do Full HD. Jak wychodzą zdjęcia? No oczywiście w dzień bardzo dobrze i jak zwykle w przypadku matrycy 48 megapikseli z układem quad bayer, czyli złączeniem pikseli w jeden superpiksel, mamy możliwość przełączenia się na ultra wysoką rozdzielczość, tylko nie ma potrzeby, jeżeli nie macie zamiaru drukować plakatów. Tak jak zwykle te zdjęcia robione w 12 megapikselach są naprawdę dobrej jakości i myślę, że to bardziej bayer niż jakiś naprawdę użyteczny feature tego aparatu. Nie ma tutaj co prawda szałowego obiektywu peryskopowego, który był w Oppo Tentine Zoom, ale jest normalny teleobiektyw dający dwukrotne zbliżenie bezstratne i robiący w tym momencie bardzo fajne zdjęcia. No i tryb hybrydowy również tutaj działa naprawdę przyzwoicie. Nie można mieć większych zastrzeżeń, chociaż jak zaczniecie mocno powiększać zdjęcie, to już zauważycie różnicę pomiędzy tym zoomem bezstratnym, a zoomem hybrydowym, który jest no jednak trochę już dorabiany cyfrowo. Będziecie to widzieli, ale przy dużych powiększeniach. Natomiast jeżeli oglądacie zdjęcie na ekranie komputera, czy po prostu na wyświetlaczu telefonu, to też uznacie, że są po prostu dobre. Aparat szerokokątny również nie daje powodów do narzekania, chociaż z racji zastosowanego obiektywu już nieco odstaje jakością fotek od pozostałych dwóch aparatów. Tu już wyraźnie widać, że detali jest trochę mniej, no i sam obiektyw no, też już przy słabszym świetle pokazuje, że jednak ta przysłona ma znaczenie, ale jako ciekawostkę powiem, że tym obiektywem również można robić bardzo fajne makro. Dzięki temu, że on ma autofokusa, to makro się udają i tu już nawet powiedzmy z jakichś 3 cm można coś fajnego strzelić. No i jeszcze zupełnie niechcący i przy okazji uzyskujemy bardzo fajne rozmycie tła dzięki temu obiektywowi. Całkiem fajnie działa również rozmywanie tła w trybie portretowym, a żeby było zabawniej, możemy też rozmywać tło podczas nagrywania filmów.
Skoro już o filmach mowa, to tutaj do niewielu rzeczy można się przyczepić. Jakoś ogólnie jest dobra. Z ciekawostek dodam, że podczas nagrywania można już przełączać się pomiędzy obiektywami, co w poprzednich Renault było niemożliwe. Teraz to poprawiono i bardzo dobrze. A do tego mamy funkcję zoomu dźwiękowego, czyli skupiania się ścieżki dźwiękowej, tego co przechwytują mikrofony na filmowanym obiekcie. Nawet jeżeli zmienimy obiektyw, to dźwięk podąży za tym, co filmujemy, a alternatywnie możemy sobie jeszcze nagrywać dźwięk przestrzenny 3D. Jedyne, czego przy filmowaniu powinno się unikać, to nagrywania 4K w zoomie hybrydowym, bo tu już niestety widać wyraźny spadek wyrazistości obrazu. Stabilizacja działa, no, żebym tak przeciętnie, nic złego, ale żebym ja tu miał coś szczególnie pochwalić, to też niekoniecznie. Ale warto wspomnieć, że w telefonie znalazł się tryb ultra stabilizacji, który działa nawet, muszę przyznać, dosyć przyzwoicie. Czyli generalnie do filmów jakoś specjalnie mocno bym się tu nie czepiał. Bardziej chyba przyczepię się do zdjęć nocnych robionych w trybie automatycznym. No są, powiedziałbym, są przeciętne jak na cenę i klasę telefonu. Mogą być, nic szałowego. Ale mamy tryb nocny, który już daje zdecydowanie lepsze efekty i do tego robi to dosyć szybko. Zrobienie takiego zdjęcia, pamiętajmy, że tu aparat robi kilka ujęć i potem łączy je w jedno, trwa tylko 2,5 sekundy. Tryb nocny zawodzi tak naprawdę w jednej sytuacji. Wtedy, kiedy jest już całkowicie ciemno i nie ma ani odrobiny światła. Wówczas ilość szumów będzie nawet większa niż w trybie automatycznym. Ale na pocieszenie zawsze mamy tryb manualny, którym możemy wydłużyć czas otwarcia migawki, zmniejszyć czułość i może wtedy coś się uda, ale musimy pamiętać o statywie. Do kompletu aparat fotograficzny ma prosty i dość przejrzysty interfejs, ale znowu zrobiono to, co w poprzednich modelach, czyli połączono menu trybów osobne z menu przełączanym gestami. Ja już bym wolał, żeby wszystko było w gestach, nawet kosztem przełączania się, albo żeby było po prostu menu z trybami w kafelkach. No tutaj jest takie trochę tu, trochę tu i to nie do końca mi się podoba, ale jeżeli się do tego przyzwyczajcie, to okej. No, mnie to po prostu wkurza. Oppo Reno 2 kosztuje u nas 2299 zł. No i niestety przy tej cenie to ma bardzo groźnego konkurenta ze stajni Xiaomi. Który wybrać? Wiecie co, zdecydujcie sami, bo jeden i drugi smartfon jest dobry. Jeden i drugi ma charakterystyczny design, charakterystyczny interfejs, dobrą wydajność, dobrą baterię. Kurczę, tu w zasadzie chyba pozostaje kierować się jakimiś osobistymi odczuciami. No i kurczę, no jeżeli chcecie koniecznie mieć topowy procek, no to wiecie co zrobić. Ale ja myślę, że nie jest to konieczne, bo i ten telefon ma naprawdę sporo atutów. A właśnie, jeżeli chcecie mieć możliwość użycia karty, no to musicie wybrać Oppo, zdecydowanie. To już wiadomo. Generalnie telefon godny rozważenia. A jeśli jest dla Was za drogi, a spodobał Wam się, to pamiętajcie, że jest też Oppo Reno 2Z. O nieco słabszej specyfikacji, ale też dużo niższej cenie, bo kosztujący 1699 zł i dzielący jednak sporo cech z tym modelem, o którym Wam dzisiaj opowiedziałem. Także, wiecie, ten drugi również może być atrakcyjnym kąskiem, no i również ma mocnego konkurenta u nas w kraju. No tak to już jest, Oppo nie ma u nas łatwego startu, ale tym bardziej trzeba docenić to, że producent nie poddał się, tylko cały czas walczy i cały czas wprowadza do nas nowe modele i daje coraz ciekawsze ceny. I to już wszystko w naszym premierowym przeglądzie Oppo Reno 2. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne nasze produkcje. Do zobaczenia, cześć!